Organizatorami tego wydarzenia są wójt gminy Wielopole Skrzyńskie, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej imieniem Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Delegacja samorządu gminy Wielopole Skrzyńskie. Kwiaty składają pan Marek Tęczar, wójt gminy Wielopole Skrzyńskie, pani Halina Poręba, przewodnicząca Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, pani Maria Żywot, radna gminy Wielopole Skrzyńskie. Kwiaty składają pan Marek Śliwiński, dyrektor Szkoły Podstawowej imieniem Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, pani Anna Sypień, nauczyciel Szkoły Podstawowej, pani Wiesława Szpara, nauczyciel Szkoły Podstawowej. Pani Maria Osifowa i pani Alina Kmecowa, przedstawiciele Wydziału Kultury w Giraltowcach. Delegacja Starostwa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Kwiaty składają pani Bernadetta Frysztak, wicestarosta powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, pani Agnieszka Ochał, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, pan Ryszard Świętoń, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Delegacja Instytucji Kultury. Kwiaty składają pan Aleksander Konopka, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, pan Marek Jastrzębski, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, pan Marcin Świerat, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej imieniem Tadeusza Kantora. Kwiaty składają pan Julian Zegar, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej imieniem Tadeusza Kantora, pan Franciszek Ślusarczyk, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej, pan Zbigniew Pasela, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej. Gdzieś na rozstajnych drogach czasu w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej imieniem Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Scenariusz i reżyseria panie Lucyna Olech i Halina Brzoza. Niezwykle naiwne wydają mi się powszechne dziś tendencje dzielenia Europy na zachód i wschód. Europa jest niepodzielna. Europa kultury. Gdzieś na rozstajnych drogach czasu musi istnieć Café Euro. Kogo tam nie ma? Niełatwo mi przychodzi wytłumaczyć dziś ten dziwny i niezwykły czas po wojnie. Ciężki od wspomnień, a jednocześnie wywołujący u mnie uczucie, jakbym dopiero się narodził. Dzisiaj wydaje mi się, że słońce świeciło wtedy dzień i noc. Miałem przed sobą całe życie. Cała niezmierzona rzeczywistość życia pełna była zjawisk, które w każdej chwili mogły stać się dziełami sztuki. Poczułem się wielkim panem tego niczyjego terytorium. Dalej już nic. Kiedy ogłoszono konkurs na projekt dotyczący właśnie uczczenia stulecia urodzin Tadeusza Kantora, pomyślałem sobie, że można zrobić z tego pasjonujące wydarzenie, które będzie rozwijało się jak mecz. Czyli będziemy reporterami, którzy będą docierać do ludzi, którzy byli związani i miejsc, które są związane z Tadeuszem Kantorem. Moja pani dyrektor bardzo was pozdrawia. Niestety nie mogła przyjechać, ponieważ również w Krakowie dzisiaj i wczoraj rozpoczęliśmy obchody 101. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora. W imieniu zarządu powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego pani wicestarosty Bernadety Fryszta, która nie mogła już pozostać z nami do końca na dzisiejszym spotkaniu, chciałam serdecznie podziękować za zorganizowanie tego spotkania, tego czasu, który tak pięknie został wypełniony treścią. Treścią, w której wszyscy odbyliśmy wędrówkę w pamięci i z pamięcią. O artyście, ale też o nas samych i właśnie
Ta wędrówka nie odbywała się, myślę, że każdy z nas w tej wędrówce miał ze sobą bądź walizkę, bądź plecak, w którym przechowuje to, co o nim samym stanowi. Za te wszystkie wrażenia, dobre myśli dziękuję serdecznie.